Witamy Was w naszym pierwszym odcinku podcastu, w którym chcemy Wam opowiedzieć o szkole. O szkole? Nie! Nie o szkole jako miejscu do nauki, tylko o pałacu, w którym ta szkoła się znajduje. Nie wiem, czy słyszeliście już, że niektórzy nasz pałac nazywają Hogwartem. Mnie to nie dziwi. Nauczyciele wciąż wyczarowują mi jakieś dziwne oceny. Ale dziwne, czyli które? No wiesz, jedynki. Zawsze powtarzałam rodzicom, że to nie ja, to nie moja wina, że to jakieś czary. A, teraz to wszystko się zgadza. Zapewne dotarło już do Was wiadomość, że pałac zostanie wkrótce odremontowany. Właściwie powinniśmy użyć słowa odrestaurowany. Tak fachowo określa się remont zabytków. Na pewno użyją w tym celu magii, bo przecież jak oni chcą to zrobić z nami w środku? Dlatego postanowiliśmy opowiedzieć Wam trochę o tym miejscu, które nam, uczniom, kojarzy się głównie ze szkołą. A przecież nie zawsze tak to było. Zamierzamy w sposób szczególny zagłębiać się w historię Trzebiechowa. Zresztą Trzebiechów nie jest jakimś znanym miejscem. Nic szczególnego się tu nie działo. Nie było tu bohaterów słynnych, bitew, ani krwawych rewolucji. Nie urodzili się wybitni uczeni, sportowcy, o których słyszałby świat. Co najwyżej do słynnych wydarzeń możemy zaliczyć wyłowienie gigantycznego suma z Odry przez Czarnka Kowalewicza, miejscowego wędkarza. Masz rację. Mówiąc o naszej miejscowości, można powołać się na wiersz Kochanowskiego Wsi spokojna, wsi wesoła, który opisuje spokojne wiejskie życie. Może i nie było wydarzeń, o których piszą podręczniki do historii, to jednak parę ciekawostek się znajdzie. Ale my chcemy opowiedzieć Wam głównie o architekturze Trzebiechowskiego Pałacu. Większość z Was już coś o niej wie ze sprawą konkursów organizowanych w naszej szkole. Swoją drogą, to była fajna zabawa. No dobrze, ale skąd ten pałac się tu wziął i czy zawsze wyglądał tak jak dziś? Pierwsze wzmianki o Trzebiechowie pochodzą z 1308 roku. Wieś należała do diecezji poznańskiej. Później jego właścicielami był rycerski ród von Troszkę. I ci właściciele postawili tu swoją siedzibę. Prawdopodobnie był to wiek XVI, a może już XVII. Historycy mają mało źródeł, aby to potwierdzić. Możemy przypuszczać, że najstarsza część tej zabudowy to dzisiejsza świetlica, stołówka, kuchnia oraz parter z wejściem głównym, a także klasy 1-3 oraz świetlica górna. Jeśli przyjmiemy, że taka właśnie była początkowa zabudowa, to pałac był zwykłym prostokątem. Następnie pałac przechodził z rąk do rąk, miał różnych właścicieli i to ciekawostka. Jednym z właścicieli był pokojowiec Augusta II Mocnego, a Augusta znajdziemy już na kartach podręczników do historii, ponieważ był królem polskim panującym w XVIII wieku. Legendy głoszą, że prostował podkowy, silny był nieprzeciętnie, miał wiele kobiet i ponoć mnóstwo nieślubnych dzieci. Jego potomkowie pewnie żyją do dziś. O nim na pewno usłyszycie na lekcjach nieraz, ponieważ prowadził też niejedną kampanię wojenną. Pierwsza rozbudowa pałacu była w latach 20. XIX wieku. Dzisiejszy wygląd pałac zawdzięcza swoim przedostatnim właścicielom Henrykowi VII oraz Marii Aleksandrinie von Reuss. Przebudowę pałacu rozpoczęto w latach 80. XIX wieku. Architektem, któremu książę zlecił pracę, był Wiktor Rumpelmeier. On również na zlecenie księcia zaprojektował kościół w Podlegórzu. Kiedy w 1982 roku ruszyły prace remontowe, aby przekształcić pałac w szkołę, nieco zmieniono jego wygląd, ale zasadniczo kształt pozostał bez zmian. Zachowało się też wiele detali architektonicznych. Patrząc na pałac, znajdziemy tu takie elementy jak ryzality, posągi, kronksztyny, boniowania, kartusze, lukarny, balkony, zworniki i wiele innych. Ale o tych elementach opowiemy w kolejnym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i cześć!